Jak się nazywa ten obraz? O. Oh. Tak? Nie wierzysz. Nie wiem, to jest no Paw, pani Paw. Tak, ale puściłaś Pawia, tak? Zamierzam. Ale może po wszystkim. No dobra, maluj, ja ci w czasie malowania zadam pytanie. Czyli w tej chwili tak, startujemy. Już pracuję. Okej, okay, dobrze. Temat zwierzęcy zawsze mnie pociągał. Myślę, że zaczęło się to od czasów ilustrowanych bajek, z czasów dzieciństwa. Grabiański, Szancer. Przepiękne ilustracje. Myślę, że to wtedy mogło się zacząć. Zresztą generalnie tematyka zwierząt zawsze była dla mnie pociągająca. Dlatego, że wychowywałaś na wsi? Wychowywałam się w mieście, ale miałam babcię na wsi. Babcia miała kury. Pamiętam, jak jeździliśmy do niej, kazała nam wybierać jajka. Kury się chowały, miały gniazdo z zabelami drewna w stodole. Wspaniałe chwile. Mogła się stamtąd wziąć. Bo ja od dzieciństwa, przynajmniej od kiedy pamiętam, to mieszkałam w mieście, w dodatku w kamienicy. Dlatego no, bez szans, że tak powiem, na zwierzęta, szczególnie takie. Może dlatego właśnie je kochasz, że one są dla ciebie pewną egzotyką? Oj, na pewno, tak, są egzotyką. Mimo, że są powszechne, przynajmniej kiedyś były. Kiedyś były powszechne, w tej chwili nie, ale w tym roku byłam na wakacjach na Mazurach i tam trafiliśmy do wspaniałego gospodarstwa takiego ekologicznego. I mieli faktycznie kaczki, kury, owce nawet. Te owce przychodziły po prostu na wołanie. Może kochają ciebie, wyczuły duszę artystyczną. Nie, 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 to nie było moje wołanie. Przypuszczam, że też skojarzone było silnie z karmą, z jedzeniem. Myślałam, że to były owce, które robią sztukę akwareli. Ale pozowały. Pozowały. To wystarczyło, myślę. Pozowały, kilka zdjęć zrobiłam. Jakiś materiał z tego będzie. Moja tematyka, no, niestety ogranicza mnie niejako do uwiecznionych już w jakiś sposób zdjęć. Ale lepiej tak, niż jak kiedyś klasycy malowali z martwej natury, czyli z wypchanych, prawda? Malujesz, bo to jest twoja pasja, czy to jest twój zawód? Nie jest to mój zawód. Z zawodu jestem informatykiem. Mam dyplom z informatyki na poziomie magisterialnym nawet. Pracowałam, nadal pracuję też w tym zawodzie, ale zawsze mnie kusiło coś więcej. I w końcu 10 lat temu, tak, 10 lat temu, bo to się zaczęło w grudniu 2009 mniej więcej. Rozpoczęła się twoja przygoda z... Tak, rozpoczęła się moja przygoda z akwarelą. Wtedy... Co spowodowało ten taki deklik? Co spowodowało? Chyba potrzebowałam jakiegoś urozmaicenia od tego, co było wcześniej. No, ta wystawa bardzo się podobała. Te twoje zwierzęta są takie właśnie trochę odrealnione w tej swojej precyzji, nawet zbyt piękne. Tak, spotkałam się już z tym. Dostałam kiedyś nagrodę w konkursie za 3 kury. To był portret 3 kur i zapytano mnie, ale przecież te kury, one takie naprawdę nie są takie piękne w rzeczywistości, jak się na nie patrzy gdzieś tam, jak się je gdzieś spotyka. No dla mnie są. Jak na nie patrzę, to właśnie tak wyglądają. Właśnie, dla ciebie wszystkie zwierzęta mają to piękno. Staram się przynajmniej, a już jak trafiam na takie, powiedzmy, właśnie trudniej spotykane zwierzę, czyli domowe. Jak miałam kilka lat, to był jeszcze PRL, dawno, dawno temu, moja mama przyniosła nam wspaniałe farby, takie do malowania. I byliśmy zachwyceni w ogóle ich kolorami i tak dalej. I tak po czasie zrozumiałam, że to były po prostu akwarele artystyczne, rosyjskie, białe noce. Wtedy bardzo ciężko było dostać coś takiego. A my je zużyliśmy no, w tempie błyskawicznym, z tym, że zrobiły na mnie wtedy takie wrażenie, mieliśmy po kilka lat, że pamiętam to do tej pory. Jak to mieliśmy? To miałaś rodzeństwo, które też się zajmowało? To znaczy, no, jak to dzieci. Dzieci malują, prawda? To nie tak, że my tam mieliśmy jakieś wykształcenie artystyczne, ktoś nad nami pracował i tak dalej. Nie. Po prostu wtedy kupowało się takie materiały plastyczne, jakie się miało, prawda?
do jakich był dostęp. No i akurat wtedy trafiły się tamte akwarele, które pamiętam do tej pory. I które teraz jak sobie pomyślę, no to szkoda, no bo miały prawo starczyć na długo, a my je wysmarowaliśmy jak zwykłe plakatówki z Astry. Może taki pokazać nam na razie tą fazę przejściową, jak to wygląda teraz tu do kamery. No w tej chwili jest to bardzo mokre i schnie. Tak, tak, czyli musi troszkę poczekać, żeby wyschło, prawda? Muszę poczekać, żeby wyschło, żeby domalować szczegóły, ostatnie szczegóły i będzie koniec pracy. No to dobrze, teraz korzystam, zadam ci jeszcze pytanie. Aktualnie odnosisz sukcesy, jesteś znana jako malarka, która świetnie akwarelami maluje zwierzęta. Tutaj mamy zwierzęta domowe, ale też widziałem, że ty malujesz zwierzęta egzotyczne. Na pewno ci, którzy malują akwarelami, wiedzą, że ja maluję, bo też słyszałam od kolegów prowadzących kursy, że o, bo tutaj właśnie zwierzęta, tak jak ta pingot. To już markę na pewno. Jakaś jest, tak. Cześć Barbara, widzę, że dojechałaś do Warszawy. Tak, udało nam się. Ile kilometrów z Zielonej Góry? 460. 460, to pewnie jesteś zmęczona. Troszeczkę, przed mną imprezę co najmniej do drugiej i będzie fajnie. No tak, jeszcze widzę, że Jan cię tutaj zatrudnił do malowania. A to jakaś perliczka, co to takiego? Uszcza pawia. Pawica. Pawica? Tak. Będzie widać, jak tutaj no. Nałożę detale w tej chwili i musiałam właśnie, żeby się czekasz, nie rozsnęło. Żeby wyrosnęło. Tak. A używasz czasami suszarki janczkowej? Używam, ale w tej chwili nie mam jej, więc... Tu ja na planie jestem. Dobrze, że nie mam koloru zielonego, więc mogę się pojawić. W internecie na twojej stronie widziałem oprócz tak. zwierząt jeszcze piękne kwiaty. Tak, z tym, że kwiaty maluje wiele osób. Ale kwiaty się przydają, jak się jedzie w plener. Wtedy można sobie faktycznie usiąść i namalować plenerowo, no bo jednak jeśli chodzi o zwierzęta, to one niespecjalnie pozują, no chyba, że trafi się jakiś kot, który śpi. To by się często trafiają śpiące koty, one są przepiękne. Trafiają się i z kotami to jest tak, że jak się spotyka kota na ulicy, no to tak, jeśli wyciągam telefon, żeby zrobić mu zdjęcie, kot albo wieje, albo zaczyna pozować. Tak jak ostatnio byliśmy na plenerze w Błagowie, tam są bardzo przyjazne koty. To są koty, które aktywnie zaczepiają ludzi. Ocierają się o nogi, a jak zaczynam robić im zdjęcia, to przewracały się, pokazywały się, oblizywały. No, mam naprawdę wspaniałe sesje zdjęciowe tamtych kotów z Łagowa, które będę mogła użyć. Bo psy są takie, że albo są warczące, do takich to nie podchodzę, albo są to takie psy, które wsadzą nos po prostu w obiektyw, no i nic z tego. A wróbelki? Wróbelki są bardzo ciężkie do uchwycenia. No właśnie, ostatnie 6 czy 7 namalowałaś. Tak. Za cenę jednego. Wróble są fajne. One są bardzo barwne, kolorowe, ćwierkające i tak dalej, ale no niestety bardzo ciężko je złapać, to znaczy na klisze. A ty jak obserwujesz zwierzęta, to robisz jakieś szkice, czy tylko zostajesz robić zdjęcia? Z czasów, kiedy byłam nastolatką jeszcze, miałam taki szkicownik właśnie i rysowałam no, to, co się tam trafiło, tak? Czyli były to jakieś właśnie wróble, gołębie. Miałam wtedy papugę, też była uwieczniana, ale były to takie dosłownie kilkukreskowe. No dzięki temu mam na przykład serię, jak gdzieś tam papuga coś się tam, czy gołąb się gapi i tak dalej. I to zawsze wtedy wyglądało. No, wtedy byłam z tego dumna, z tym, że no czasy się zmieniają, prawda? Ja podziwiam twoje zwierzęta, one są naprawdę takie bajkowe. Piękniejsze niż w rzeczywistości, przynajmniej to, co ja pamiętam. I ty słyniesz właśnie z tej takiej przezroczystości. U ciebie te oczy są żywe. Te pióra błyszczą, na przykład pawia teraz, pewnie jak namalujesz, to on będzie cały wibrował. Jak skończysz. Nie wiem, czy nam się to uda dzisiaj. Taki jest plan. No właśnie. Ale Barbara sobie dobrze radzi. Widzisz, w trudnych warunkach studyjnych maluje, nie patrząc na trudności. No, oświetlenie ma taką barwę, że tak do końca... Nie będę wiedziała, czy do końca ten efekt będzie taki, jak być powinien, ale... Tak, no niestety studio mamy skromne, ale mam nadzieję, że coś będzie ciekawego, wiesz? Idea jest właśnie taka, że w tle będą się pojawiały twoje prace, czy w jakimś innym momencie, bo robimy to na zielonym tle.
Dobrze. A Janeczka dzisiaj ubrana zielono. Na koniec pokażemy ją. No, bo nie wiedziałaś, że dzisiaj Barbara będzie pozowała. Mieliśmy robić akt, ale przyszedł jej mąż, wiesz, nie możemy. A właśnie, czy ty malujesz postaci ludzkie, akty? Zdarzyło mi się, ale nie do końca czuję ten temat. Jaki? Człowieka. Człowiek, aha. No jednak wyspecjalizowała się w zwierzęta. Nie można być dobrym we wszystkim, prawda? Staram się też inne tematy malować, żeby też się nie zasiedzieć w jednym. Dla urozmaicenia. Poza tym, kto nie idzie do przodu, ten się cofa, więc... No, widziałem też kilka pejzaży, piękne kwiaty. No, ale na przykład nie widziałem jakiejś nowoczesnej architektury. Oj nie, nie. Ale zresztą u mnie to jest tak. Przepraszam, Ludwik nie namalowałby taki pięknego kota, czy jakiegoś... Ale też namalował, widziałam. Namalował kota. A ten kot jego był taki bardziej freestyle. U ciebie ten kot to naprawdę miauczy, no. Tak, no moje zwierzęta są bardziej realistyczne niż w tej chwili, powiedzmy, zakłada trend. A wiesz, jaki był ulubiony zwierzak tutaj naszego prezesa? Zgadnij. Krowa? Tak, skąd wiedziałaś? A, bo tutaj już słyszałam przecieki. A, Janeczka ci powiedziała. Tak. Łódźka słynna, zrobiła tu tak, karierę. Tak, słyszałam właśnie. O wilkumowa. Panie Andrzeju! No to wilkumowa, może pan przyjdzie do studia filmowego, bo tu mamy akcję małą. Rozmawiamy o Łódźce. Tak, przyszła Janeczka i jest ta nasza malarka. Pozna pan ją, Barbara Pingo. Pingo. Bo my tu mamy na godzinę. Bo ona musi suszyć pędzelek, maluje pięknego pawia, to pan zobaczy i tu od razu robimy z nią wywiad na zielonym tle. Nasza gwiazda przyjechała. Niech pan teraz idzie do domu i jak ja już tu skończę, zadzwonię do pana, przyjedziemy po pana i odwieziemy pana do Mysyrowicza, także wszystko będzie dobrze. I drink zrobimy. Dobra, proszę. No, rozmawialiśmy właśnie teraz o Łódźce, która zrobiła karierę międzynarodową. Tak, to już niech pan tu nie przychodzi. Dobra, zrobimy to, bo jest nagrane tutaj na filmie, w dźwięku pan tylko wystąpi. Dobra, na razie, do widzenia. No widzisz, jaki freestyle. No nie, bo korzystają z przerwy, o jaki piękny. Zaraz, poczekaj. Korzystając z przerwy, bo tutaj się suszy, rozmawialiśmy o twojej krowie, Łódźce, tak? Która tutaj zrobiła dużą furorę, wszystkim się podoba, do tego stopnia, że prezes od razu ją kupił z panem Andrzejem Bartkowskim, który powiedział, że ty masz ogromny talent. I był zaskoczony tymi twoimi zwierzakami. Bardzo mi miło. No, mi też miło, bo powiem ci szczerze, że one przemawiają naprawdę do ludzi. Bo to nie sztuka tylko na małe, żeby był podobny, ale on musi mieć też taką jakąś pozę, prawda? Wasi zwierzęta mają osobowość. Tak. Ten kot nawet jak śpi, to widać, że on taki leniwy, no, albo te wróbelki takie, wiesz... A właśnie, a propos tych wróbelków, one siedzą czy stoją na takim jakby smajlu. Co to jest ten murek taki? To jest znak miejsca dla niepełnosprawnych. Tylko, że no nie kojarzyło mi się zbyt tak dobrze ten znak z tym. A mi się kojarzyło ze smile, z radością, widzisz? Tak, dlatego zmieniłam to na ten znak, na taki uśmieszek. Tak. No właśnie, a czyli to jest celowa taka prawda? Tak, jest to celowa moja ingerencja. No widzisz, czyli dodałaś im radości tym ludziom. Tak, bo tak by było smutne. Jeszcze z daleka, albo też na miniaturze, zależy gdzie się ogląda, to wygląda jakby ten znak miał takie włosy takie. Te wróble widać dopiero po powiększeniu albo przy zbliżeniu się i wtedy widać, że to są ptaki. A propos malowania, bo tutaj malujesz dosyć szybko, miałeś część zaczęto, teraz kończysz, ale zdarzają ci się akwarele, które malujesz nawet kilka dni, bo wracasz do nich, czy jakoś tak? Zdarzają się. Zresztą samo podejście do malowania to jest tak, że wybieram sobie temat. Czasami jak rozrysuję ołówkiem, no bo trzeba też zaplanować, jak to wygląda wszystko i tak dalej, a potem, zanim się zabiorę, czasami mija nawet 2 tygodnie, zastanawiam się, co zrobić i to nie jest tak, że wtedy się zastanawiam wyłącznie nad jedną pracą, ale żeby też nie zepsuć, to muszę się zastanowić, jakie kolory i tak dalej, a zdarzają się takie prace właśnie, że samo się maluje. Samo się maluje od razu. Dokładnie. Ale jeśli jest praca planowana, nie znaczy, że będzie lepsza albo gorsza. Po prostu będzie co będzie. Trzeba czasami improwizować. Czasami wychodzi zupełnie inaczej niż się planowało.
korzystając, że schnie twoja akwarela, często bierzesz udział w plenerach, w Łagowie byłaś i tam właśnie na zewnątrz malujesz. Czy to ci ułatwia, czy przeszkadza malowanie na zewnątrz? Czy wolisz dom? Malowanie z natury ma plusy i ma minusy. Jeśli się maluje na zewnątrz, no to wiadomo, światło się zmienia. To nie jest tak. Nawet jeśli ktoś maluje architekturę, nie ma tak, że jest idealnie, bo nawet gdyby wybrał taki bez oczywistego słońca dzień, to i tak światło się zmienia w ciągu dnia, więc też musi zapamiętać. Czasami po prostu domalowują sobie cienie. Robią sobie zdjęcie w czasie, kiedy światło najpiękniej wyciąga detale i później w studiu domalowują sobie cienie. Jeśli to jest takie realistyczne podejście, a nie właśnie jak u Ludwina, że to jest wszystko tak przefiltrowane, że w każdej chwili może namalować, tak? Jedno pytanie. Ten twój wisior, jaki ma kolor? Przypadkiem, teraz dopiero zauważyłem. O. Zielony? No, to jest labradoryt, więc on się mieni. Mieni. To wiesz co, może teraz zrobimy krzywą przerwę, ściągnij go, wiesz? Dlatego, że być może po co on miał kłopot z kluczowaniem, wiesz, jak on tam będzie na zielono chodzi, to ja mam dziurę, wiesz? No. O, i... dobra, już go nie ma, dobra. Nie, ja po prostu zapomniałam, bo ja to go jest tak... drugi making call, zniknięcie wisiora, bo teraz operator się zorientował, że być może on będzie w kolorze zielonym, a my robimy green box. Triki hollywoodzkie, nasza Barbara będzie w innym magicznym świecie, wykreowanym przez nią właśnie. O, już nabiera przezroczystości, widzę, że coraz lepiej. Tak, bo akwarela lepiej wygląda po wyschnięciu. A właśnie, czy akwarela, korzystając, że mamy przerwę, zmienia się z biegiem czasu? Bo ja widziałem akwarele z początku wieku, one były takie jakby monochromatyczne. Czy to właśnie one spłowiały, czy takie były wtedy kolory? Częściowo jest to też wina kolorów. Na zasadzie, że w tej chwili są dostępne nowe pigmenty i te barwy też są inne. A częściowo dlatego, że te bardziej żywe kolory to były prawdopodobnie kolory pochodzenia takiego naturalnego, ale nietrwałego, czyli nie są to minerały, ale na przykład jakieś wyciągi z kwiatów czy z innych takich i one mają trwałość, powiedzmy 60 lat, 80 lat, 120 lat, tak? No ale jeśli było dużo światła, to po jakimś czasie po prostu siadają. Też zależy od warunków ekspozycji, prawda? Też, tak. Jeżeli jest bez przerwy coś na słońcu, ale też no, są bardzo... Niektóre kolory są takie, które są podatne na płowienie, i w tej chwili są też zastępowane innymi. Osławiony kolor, Caput Mortuum. Kiedy jaki to jest kolor? To jest taki kolor czerwono-bordowo-brązowy. Caput Mortuum to jest właśnie pigment uzyskiwany ze zmielonej chmuni. W tej chwili mamy do dyspozycji jego sztuczny odpowiednik, ale no właśnie skoro te farby były robione z, na przykład z takich rzeczy właściwie, mam nadzieję, że to nie były mumie ludzkie, tak, tylko jakieś tam zwierząt, ale no, albo z barwników właśnie roślinnych, suszone kwiaty i tak dalej, no to one nie będą super trwałe. W tej chwili mamy farby w jakości takiej, no, archiwalnej, przynajmniej 100 lat, o ile nie dłużej, powinny wyglądać naprawdę dobrze. Czyli idzie do przodu technika akwarium. Idzie do przodu, tak, naprawdę, bo mamy do dyspozycji też nowe kolory, ma większe nasycenie, a takie od razu, które są do dyspozycji. Kiedyś akwarele były używane do szkicowania w plenerze, a później artysta mógł sobie opracować według tych szkiców kolorystycznych obraz już w oleju w swojej pracowni. A ty jaką dajesz gwarancję? Bo nasz malarz Adamczyk daje gwarancję 300 lat, ale on maluje olejnymi farbami, jak Tycjan. A ty dajesz gwarancję na ile? Producenci dają przynajmniej 100 lat na akwarele, a ja używam najlepszego papieru bawełnianego, który jest bezkwasowy, więc myślę, że 100 lat to spokojnie. Minimum. No, czyli oczywiście, 200, biorąc pod uwagę, że będzie sucho i tak dalej. Ale to myślę, że nawet oleje w takich warunkach się niszczą. Nie tylko akwarela. Ale dzięki temu filmowi te akwarele twoje będą trwały 1000 lat, bo ja je potem numerycznie przetworzę i następne pokolenia, czy Marsjanie, czy z innych planet ludzie za 1000 lat, jak odwiedzą Ziemię, to zobaczą film o Barbarze Pingo. Jak to się wymawia w tej nazwie? Ja wymawiam zwyczajnie. Pingot. Pingot. Ale to chyba jest francuskie nazwisko, tak? Czy nie? To by trzeba męża pytać. A, no, a bo to po mężu masz, tak? Tak, 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 to jest. A czy ty istniałaś jako malarka, jakaś mężatką, czy wcześniej miałaś już swoje nazwisko? Wcześniej nie malowałam. A, czyli nie znają cię tak, ludzie. Tak, tak, tak. To się zaczęło już kilka lat po ślubie.
A teraz tak, przyjedziesz na finisarz, tu na wystawę naszą, jak będzie? Tej wersji się będę trzymać. Jaka praca? Schną kolorki? Bo to powiem tak, czy... żeby papier zupełnie dobrze wysechł, to albo suszarka, albo tak musiałby poleżeć z godzinę. Ale w tej chwili ma już taką wilgotność, że spokojnie mogę to podpisać i zostawić go do schnięcia i jest koniec. Tak, ale chciałbym, żebyś tak odrobinkę jeszcze go tak wycelezowała pod kamerkę, dodała tam jeszcze kilka flamek. Takich, wiesz, naprawdę postawów, nie tak. Wiem, jaki będzie efekt, to biorąc pod uwagę to światło. No, światło nie najlepsze, ale zrób tak, żeby on był ten pach dopieszczony, żeby on, wiesz, tutaj w tym filmie po prostu dał głos. Słyszałeś kiedyś pawia? Tak. U nas no właśnie, jak one dają głos, to nie jest strasznie przyjemny dźwięk. Tak. Ja na początku myślałam, że to jakieś małpy albo coś w tym stylu. Tak. Bardzo dziwny dźwięk, taki nawet, wiesz, aby ktoś... Ale tamte z łazienek, to z reguły są tam wysoko na drzewach, niestety. Wiesz, co zauważyłem w twoich obrazach, szczególnie w ptaków, te oczy błyszczą. Jak ty to robisz, że taka jest przezroczystość w tych miejscach? Jak ci się udaje ten efekt transparentny uzyskiwać? Akwarela jest techniką transparentną. Większość kolorów, które są, to są transparentne, więc jeżeli się namaluje odpowiednio, nakładając, się poczeka, aż wyschnie cierpliwie, to potem ten efekt zostaje. To nie jest żadna magia. Tutaj jedynie jest biel papieru, który prześwituje spod warstwy farby. Stąd rola wyboru papieru dla ciebie jest ważna. Ważne jest też dla mnie, jak długo wilgoć trzyma papier, tak? Czyli ty czasami dopasowujesz papier, który trzyma długo, albo krótko, w zależności od warunków zewnętrznych, tak? W plenerze staram się malować na tyle szybko, z taką ilością wody, że nawet na papierze, który szybciej schnie, efekt rozpływającej się farby, czy miękkości w płatkach i tak dalej, no bo nie ukrywam, są to głównie kwiaty, jeśli chodzi o plener, czy ewentualnie jakiś pejzaż, na pewno nie paw. Tak. A powiedz mi, te takie rozpływające się plamy, jak tu uzyskujesz ten efekt takich przenikających farb? To jest bardzo piękne u ciebie tam. Niektóre są takie właśnie płaszczyzny, gdzie te kolory między sobą zachodzą w reakcję. To jest specjalny czy przypadek czasami kontrolowany? Częściowo jest to przypadek, a czasami się tak improwizuje jak w filmie. Czyli widzę, że tutaj jest za mało pigmentu, no to dołożymy jeszcze trochę. Jeżeli wszystko jest odpowiednio mokre, to się ładnie połączy. Jeżeli nie, uzyskujemy dziwne pociągnięcia, albo tak zwane grzybki. Grzybek polega na tym, że pojawia się taka forma zbliżona właśnie do grzyba, purchawki takiej. Tak, woda albo zbyt farba po prostu rozcieńczona wypycha z papieru poprzednią warstwę. No, nie, powoli się zbliżamy do końca. No, w tej chwili mogę to tylko podpisać, tak. Dobrze. Szczerze. To poczekaj. I tak już za dużo dotknęłam, tak. W jednym miejscu zepsułam. No, tylko ty wiesz, nie mogą widzowie to aż tak, nie znają się na akwareli, żeby to wiedzieć. Poczekaj. O, tu mam ostrość, dobra. Teraz będzie ostatni moment naszej realizacji, czyli podpis akwareli przez twórcę, twórczyni. Uwaga. Cisza na planie, Janeczka, uwaga. Akcja! Nie mówię, żeby się nie pomyliła. Koniec. I dobrze. Czy możesz pokazać nam do kamery tutaj? Proszę bardzo. Bardzo fajnie. Dobrze. Uwaga, to tam nie szkodzi. Trochę tak, żeby widział twoją twarz. O, o, o. Bardzo dobrze. Troszeczkę jeszcze na boczek. O, dobrze. Teraz nie ruszaj się. Momencik, ostrość nastawię. Teraz... Mamy 8 listopada 2019, pierwsze nasze spotkanie na żywo z Barbarą Pingot w MCC Mazurka. I jeszcze mam nadzieję, moje filmy się spodobają tobie na tyle, że będziemy kontynuowali przygodę z tobą. Gotową pracę, już pięknie oprawioną, przywiozę na finisarz mojej wystawy w Mazurkach. Brawo, dziękuję ci bardzo. Dobra, to teraz kończymy to, możesz położyć. Teraz zmienię kolor na niebieski i ty, Janeczka, się pojawisz, bo jesteś na zielono. Także mała przerwa techniczna. To teraz tak, możesz wyjść właśnie w ogóle całkiem stąd. Okej. Wyknęłaś dobrze, uwaga. Wydaje mi się, że już wyschło. No pokaż mi tą pracę. No wspaniały, jaki zamyślony ten ptak. Może pokazać do kamery, Janeczka? Tak. No co byś chciała Barbarze powiedzieć?
No, chciałam powiedzieć, że się bardzo, bardzo cieszę, że dojechałaś do Warszawy. Ja i że tutaj Jan mógł krótki materiał filmowy z tobą zrobić, więc goście Forum Humanum zobaczą, jak tak. malujesz, co sądzisz o akwareli. To bardzo przybliża. Ja sama słuchałam tego na poboczu i też się dużo rzeczy ciekawych nowych dowiedziałam. Janeczko, a może teraz przejść naokoło z drugiej strony, bo tu mi tutaj kamerę zasłaniasz. To przejdź, tak, dokończymy ten wywiad naokoło. Przejść na drugą stronę. Tam niestety, w tym naszym studio. Pojawiasz się i znikasz. Tak, tak. Dobrze. No i teraz tak. dokończysz ten twój freestyle. Proszę bardzo. Tak. Akcja. No i mam nadzieję, że pojawisz się na finizarzu. Chciałam podziękować też za nowe prace, które dowiozłeś. Dobra, to też wam dziękuję. Ja byś mogła, Barbaro, jednego jamnika w podłużnym formacie, takiego właśnie jamnika trochę po 10 roku życia. Takiego doświadczonego jamnika brązowego. Krótkowłosy. Krótkowłosy, brązowy, mądry. Mądry, tak, z siwą mordką. Tak, pies. No, wspaniały, z mądrymi oczyma. Słuchaj, i tak dalej. Taki pies, którego właścicielem jest psycholog moja, wiesz, także to jest pies uduchowiony. To musi być taki, wiesz, jamnik. Dobrze. Psychologiczny. Dobrze. Dobra, to dziękuję Barbara bardzo. Barbara świetnie z tym poradzi. No właśnie, ona sobie jest genialna pod tym względem. U niej wszystkie zwierzęta mają swoją duszę. Duszę i jakąś taką osobowość. Jeżeli to jest portret jakiegoś zwierzątka, no to od razu. Na portrecie tak jest łatwiej wybrać coś, żeby oddawało jakąś spojrzenie. Osobowość. Dobra, to jeszcze pokażcie tylko tą pracę, bo ona już trochę zmienia kolor. Proszę bardzo, teraz się wyściskajcie i znikniecie mi z planu. No. Także jeszcze raz ci dziękuję. Tak, bardzo dziękuję za zaproszenie. Spotkanie z Rysiem Rogala i z jego stowarzyszeniem dało taki efekt właśnie wystawy. Tak. Ale planuję już wkrótce z następną twoją koleżanką wystawę. Dobrze. Z Beatą. Dobrze, to nie zdradzę tajemnicy. Proszę, opuśćcie kadr teraz. Całkiem musicie iść na prawo, dobra. Janeczka, wychodzisz? Dobra. No, teraz koniec naprawdę nagrywania. Super. Tak powiedziałeś, że uwiecznisz cyfrowo, będą na wieki i tak dalej. Mnie też się tak wydawało, jak skanowałam moje prace, a potem dysk mi trafił. Ale widzisz, to co Janeczka ci powiedziałam. Dysk zawsze musi mieć drugą kopię z tego samego dysku. Nie? No i części rzeczy miałam, ale to się robi kopię raz na jakiś czas. No, te filmy, które ja robiłem, one mają za dopiero wartość za 30-40 lat. Tak. Jak tych artystów już nie będzie na świecie, wiesz? Myślę, że 40 jeszcze mam szansę. Nie, ty to przeżyjesz, a mnie na pewno, ale my kręcimy tu ludzi, którzy mają już 90 lat. Tak.